Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Jest ze mną Davik. Luwinka, witam. Jest ze mną Neon. Heja, witam. Hej, jest jeszcze nauczyciel, który jest tam w szkole i czeka na nas. Patrz, dam Dave'owi w mordę. Chodź, Dave! Nie dogonisz mnie, bo jestem mega szybką żabą. Patrz, co ci robię teraz. Chłopaki, nie bijcie się, nie na odcinku. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj na odcinku mamy noc w szkole, dzisiaj spędzimy noc w szkole, pierwsza noc w szkole. No ja jestem podekscytowany, jeszcze nigdy nie spędziłem nocy w szkole, a wy chłopaki? Ja też nie, a chcecie się poczuć szybko? No dawaj. Wow. Ale się czuję szybki teraz. Dobrze, na samym początku zostawcie koniecznie łapkę w górę, dobimy może 3000 łapek, macie na to 3 sekundy, 3, 2, 1... Mam nadzieję, że wam się udało. No i jak koniecznie subskrybujcie to, znaczy, kanał, że nie? Jesteście super i macie wielkiego patyka. Nie, Bartek, ty jesteś nawiedzony. Dobra, idziemy do szkoły, bo już się za niedługo będzie ściemniać. Chodź. Macie w ogóle wszystko, co potrzeba do tego, żeby spędzić? Co masz? Mam jedzenie, problem i książkę. Tak? Ja zabrałem... Dobra, ja wam później pokażę, co zabrałem, bo zabrałem też coś dla was. Dobra, jesteśmy mam w szkole. Mam jeszcze ten obraz, ukradłem go tutaj. Nie, no odłóż ten obraz, A, dobra. Ale ich jest za dużo, stary. Dwa są. Ale no ja go biorę. Jeden. Na pamiątkę, no, odłóż, bo moja babcia takie lubi, ona mi schabiki robi codziennie, to ja mój obraz ze szkoły wyniosę. Odłóż, bo ten obraz jest bardzo ważny dla historii tej szkoły. No dobrze. Dobra, trzeba znaleźć nauczyciela. Halo, panie nauczycielu. Tak? Co wy tu robicie? Witam. Już jest wieczór. No już się tak ściemnia powoli. Bo ja chciałem zaraz pana zobaczyć znowu, podoba mi się pan bardzo. Zaraz będziemy noc w szkole mieć, wie pan. Jest pan gotowy na to? Jak to noc w szkole? No noc w szkole, co powiedział pan. Mapka się zmienia. Nie psuj klasy! O, dziękuję. Nie ma problemu. Jest pan gotowy na noc w szkole? Gdzie w ogóle będziemy mogli spać? Ale jaka noc w szkole? No noc w szkole, pan to zapowiedział, że będzie noc w szkole. Ale ja przyszedłem klasówki sprawdzić zaległe. No to pan sobie będzie sprawdzał, my będziemy mieli noc w szkole. Zostaw krzesło! Zostaw. Ale dlaczego nie mogę nigdy sobie posiedzieć w innym miejscu? Bo od tego tutaj są krzesełka przy ławkach, żeby siedzieć tutaj. A dokładnie w domku tak. Jak kupujesz krzesła, to też masz je tylko przy stole? No to sobie kup krzesło do domku, a nie przesuwaj krzesła w szkole. No dobra. Czemu jest wybite okno? Kto znowu wybił Dave okno? To Dave wybił. Nie, to nie, ale już było. Ale gdzie? Wracaj do środka. Nie, parkura. Dave spadnie z wysokości. Ała, jednak ja. No. Nie, no, ale co to za bieganie po parapetu? A, spadłem z parapetu na dół. Dobra, wchodzę normalnie. Dobra, chłopaki, chodźcie, bo już jest noc. Chodźcie, jest noc w szkole. A łano, przestań mnie atakować w nos. Dobra. To, panie nauczyciele, pan sobie tam będzie sprawdzał klasówki, a my będziemy tutaj się gdzieś rozłożyć. Tam w klasie obok się rozłożymy, dobrze? No, dobra, chłopaki, dobrze, chodźcie. No. Pan sobie tam sprawdza klasówki, chodźcie. Dobra. Tutaj, patrzcie, co mam przygotowane dla was coś. Patrzcie, robię. Co to? To jest śpiwory. O. Takie coś. Ale i dla nauczyciela to też mam. Myślałem, dam wam jeszcze że pampersa rozkłada. Po lampce, każdy ma. Wow. Czekajcie, idę nauczycielowi dać, żeby miał też się gdzie przekimać. Panie nauczycielu? Tak? Tu ma pan ode mnie w prezencie, gdzie pan chce, może tu. Śpiwór i lampka. Dziękuję. O. Więc miłego sprawdzenia tych, my się zajmiemy sobą, będziemy, wie pan, się dobrze bawić. Dobrze, tylko nic nie zniszczcie. Dobrze. Dobra, chłopaki. O nie, ale wy jesteście z Wyrole. Weźcie to, rozwalcie. Nie masz nic? No nie mam nic. To był taki prank. No ale zrobiliście? Dobra, chłopaki, mam pomysł. Chciałem tutaj zamurować, żeby tutaj nauczyciel nie wszedł, ale on nie wejdzie, on sprawdza klasówki, wiecie, więc mam pomysł, słuchajcie, będziemy go... Co ty zrobiłeś? To jest moja fajka. Co ty gadasz? I tak sobie postawiłeś? No. Bo się ładuje teraz. A, rozumiem. Dobra. Będziemy śledzić nauczyciela, więc on zobaczymy, co będzie robił dzisiaj w ogóle. Weźcie to nie jest moje. Wy to mieliście, dobra. Więc jak jesteście gotowi, to chodźcie, będziemy go śledzić. Dobra. Ja zobaczymy, może on się zaraz wyniesie. Ale tam nie tak blisko, nie tak blisko pupy, bo śmierdzi. Chodźcie tu. Nie ma go. Czekaj, ale zaraz... Muszę... Gdzie są te długopisy czerwone? Dobra, poszedł do innej klasy. Chodźcie, tu na dół, on zaraz wróci. Szybko. Ła, nie bijcie mnie. Co to było? Szybko, uciekamy! Co to był za hałas? Chodźcie tu, do tej sali. A, gdzie jesteście? Chłopaki. Schowajcie się tu gdzieś, nie wiem gdzie. Halo, chłopaki, jesteście tu? Halo? Ukrywam się, nie, on nas nie znajdzie, nie ma szans, dobra, tu. Halo. Zostawili śpiwory.
Halo, chłopaki! Dobra, ej, nie znajdzie nas, nie znajdzie nas. Ej, schowajcie się. Świetnie, no. Jakbym miał za mało pracy tutaj. Co wy robicie? No nie, znalazł nas. Dobra, my zwiedzamy sobie klasę tutaj, wie pan, nic takiego ważnego tu się nie dzieje. Nie ma problemu. Co to się dzieje? Nie. Dobra, chodźcie chłopaki, chodźcie chłopaki. Wracamy z powrotem tutaj, bo nas tak. Połączyliśmy się. Power Rangersi. No i bez żadnych numerów tutaj chłopaki, dobrze, bo ja naprawdę jestem zajęty, a wam się nie może stać żadna krzywda w szkole. Nie, jest wszystko pod kontrolą, wie pan, tam pan sobie może sprawdzać dalej klasówki. Pod kontrolą, dokładnie. Dobra, tak. Chłopaki, mam pomysł, zagrajmy teraz w chowanego. Dobra. Zagrajmy w chowanego, więc kto pierwszy szuka? Jak szukam pierwszy raz? Dobra, to licz. Dwa, szybko. Ej, chodź tutaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Szukam! O, szukam wszystkich. Nauczyciela też szukam. Gdzie jesteś, panie nauczycielu? Znajduje się osoba między nami. A, tu jesteś! Ale ma dobrą kryjówkę. Ja tu właśnie twoją klasówkę sprawdzałem. Dostałeś znowu jedynkę. Zacznij się uczyć, człowieku. A czy ty się z nami nie bawisz chowanego? A, jakiego nie, chowanego? Zapomniałem. Nie, dobra. Nie było. Jakiego chowanego? Ja już nie było. Dobra. Jakiego chowanego? Neon! Zaburzam. Wracaj tu. Jaki chowany? Naprawdę? To chyba dobrze, nie? Ale co? Jeszcze raz. Jedynkę. To nie dobrze, to bardzo źle, to najgorsza ocena. Czemu? Kto powiedział, że jedynka? Ja mówię, że to jest najlepsza, bo ja zawsze lubię być numerem jeden. Ale to tak nie działa. Jak to? No jedynka to najgorsza ocena, a szóstka to najlepsza. Dobra, z czego jedynkę dostałem? Geografii. Co? Z ostatniej klasówki. No dobra, to było nudne. Niech mi pan położy szukać chłopaków, bo bawi mi się w chłopaku. Ale jak to szukać chłopaków? Mieliście siedzieć w tej sali i nudować tam. Chowanego. Jakiego chowanego? No, co? Żartowałem. Chcę ich znaleźć, bo obgadują pana za plecami. Co? No, mówią o panu, że pan śmierdzi ciągle na lekcji każdej. Ja im dam. Gdzie jest moja rózga? No, tu. No właśnie, trzeba ich znaleźć. Szukamy ich, proszę pana. Gdzie oni są? Szukamy chłopaków. Nie. Gdzie oni są? Kurczę. Chłopaki! Ała! Dostałem drzwiami. Mamy dobrą kryjówkę. Jak ci idzie, Neon? No dobrze, właśnie już prawie was znalazłem. Tak? To gdzie jestem? No, znalazłem, ale się nie chcę popisywać. Bo ja może nie chcę, żeby wam było smutno, że nie umiecie się schować. Gdzie ty jesteś, Dave? Ja jestem tak schowany, musiałbyś mnie zobaczyć, nie? Puścij to na chwilę. Co mówisz? Puść shifta na chwilę. Dobra, widzę już. Puść shifta na chwilę też. Nie, już nie. Puść shifta na chwilkę. Nie mogę. Czemu? No szukaj. Szukaj, bo zaraz znajdziesz. Panie nauczycielu, bo oni ci dalej mówią rzeczy o panu. Słyszałem Szukam ich, ale gdzie słyszałeś? Nie wiem właśnie gdzie, nie mogę się tak. Panie nauczycielu, on zmyśla. Słyszałem znowu. Halo. Jakieś pierdzenie pod nosem. Kto to był? Gdzie jesteście? Gdzie wy jesteście? Schowani mocno i ciężko. Nie ma łatwo. Halo! Schowani mocno i ciężko, tak? To... Już, wracaj do tej sali. Nie, zostaw. Niech on mnie znajdzie. Gdzie on jest? O, widzę cię, Dave'o! Oj, nie mogę, nie może się zabudowywać, oszuście! Dobra, No dobra, ej, Neo, zdać mnie, bo ja mam dobrą kryjówkę. No dobra, co? Ja wracam do klasy. Od razu znajdę, poczekaj. To jeszcze. Na górze jest pewnie gdzieś, czekaj. A, dobra. No, ale zdradziłeś mnie, Dave. Zdradziłeś mnie. Ale kurczę. Ja myślałem, że tu przyjdziesz, zobaczysz i sobie pójdziesz i dopiero wtedy powiesz, że już wiesz, a ty od razu, okej, jak ja tam byłem. Dobra, druga runda, kto teraz szuka? Faktycznie zwaliłem. Dave, bo pierwszego znalazłem. Dobra, no to Dave, szukaj teraz ty. Raz, dwa, szybko. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nie tak 12, szybko! 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 szukam. Aha, dobra, to pan, dobra. Przepraszam, nie naruszam spokoju. Idę na dół. Dobra, ja mam super kryjówkę.
Idę na dół. Przepraszam, wstydzę mu dźwięk Facebooka, bo miałem otwartego. Tutaj nie było na to. Ja widzę twój nick, więc to prawie jakbym był obok ciebie. No, zobaczymy, czy mnie znajdziesz, bo ja mam teraz kryjówkę. Przecież super. Jestem ciekaw, czy jesteś już tutaj? Nie. Tutaj w następnej rundzie to pan nauczyciel musi z nami zagrać też. Ja go podstępem przekonałem, żeby zagrał. Ale on nie gra teraz przecież. No wiem, ale w mojej rundzie był. A, rozumiem. No, Dave, coś ci słabo idzie, słabo ci idzie, ale Dave, spokojnie, słabo. Spokojnie. Ale oj, bardzo. Dobra, sprawię, Filip, chcesz dreszcie gamacji, żeby nas też nauczyciel szukał? No. No to patrz, co się stanie teraz. Nauczyciel śmierdzi kupą! Co? Kto to powiedział? Dobre to było. Tam nie ma. Halo! Dave, to halo. nie ja. Nie, a gdzie są pozostali? Szukam sprawców, którzy... nie wiem, obrazili pana, można tak powiedzieć. O, chyba już jednego widzę. Elo? No! Dobra, to znajdź mnie teraz, ja mam kryjówkę. A to Szczypson powiedział, słyszałem, jak Szczypson to mówi. Uwaga, mówię jeszcze raz. Nauczyciel śmierdzi kupą. O jajku! Ja mu dam zaraz rózgą, dostanie, to mu się odechce głupich żartów. To Szczypson, może być to nie, czy nie? Może też nie? Ja mam, nie mam... tak nauczyli w szkole. Co ja mogę wam powiedzieć? No, najlepszą kryjówkę mam. Kurde. Ciekawa zagwozdka. Albo wiem, nigdzie go nie widzę. Ale chyba się domyślam, gdzie mógłby być. A jednak się nie domyślam, dobra. No nie wiem, no. Poczekaj, tutaj nie. A ja wiem, gdzie on będzie. Ja wiem, gdzie on jest. Już cię odkryłem. Macie go? No ty... Nie no, nie mają mnie, nie wiem, gdzie oni są. Ale ty byłeś blisko przed chwilą, Dave. Mówisz? O nie! No właśnie, no właśnie. A blisko było. Ajajaj. Ale wiesz co ja robiłem? Za każdym razem, jak nauczyciel się to bił, to mu wchodziłem przed ekran i musiał bić od nowa. Dobra, rozwalcie, dajcie to tu jeszcze raz. Dobra, ostatnią rundę gramy. Jak w nocy w szkole i teraz tak, nauczyciel teraz szuka, dobra? Ja, no, pan niech no tu liczy, a my się chowamy. Chwilę przerwy mogę zrobić, no. Dobra, no, chłopaki, to... ostatnia runda, chowajcie się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, oj, właśnie kończę, panem, a ty sam pomysł. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, to nie było czternaście, dobry plan. Spadłem 15, se. 16, 17, 18, 19, 20. Dobra, gdzie oni teraz? Wiesz, gdzie Szczypson był schowany? Tak, że wszyscy powiedziałem. Nie wiem, no. Pomysły na kryjówkę. No, trochę widać. Dave! A no? No, bo nie wiem, jak się... Dobra, idę was szukać też z panem nauczycielem. No, jestem tak schowany byłem. Ja nie mogę. Tu ich nie ma. Mhm. A może tu siedzieć ze śpiwerami? Dobra. A ty już jeden zostałeś znaleziony? Tak. Aha! Już nie jesteś dla mnie tajemnicą. No ja się za bardzo tak średnio schowałem. Czekaj, gdzie jest nauczyciel? Nauczyciel jest obecnie w... Tutaj schodzi na dół. Idzie do szatni od WF-u. Widzę cię! To był bardzo zły pomysł. Się nie podpowiadaj mi wszystko, tylko gdzie jestem. A ja nie wiem, gdzie ty jesteś, więc teraz też cię będę szukał. Czy ty wiesz, bo... No. A, ten sam pomysł mieliśmy? No, tak. No dobra, no to... Na początku. To wiem, to cię nie szukam w takim razie. Ale możesz mnie pokazać, gdzie jestem schowany na filmie. No wiem, już jestem. No. Tu może? Nie. No, dobra. To jest dobra kryjóweczka. No właśnie, też o tym myślałem. Aha. Znalazłem! Gdzie aha, tu jest. O. Au! Zrzuciliśmy nauczyciela. Dobrze, za niedługo się będzie chyba kończyć noc, nie? Czy nie, czy jeszcze środek nocy jest?
No nic, dobra, ale to trzeba pójść spać też, no przecież nie można całą nas, wiecie, ten, to idziemy spać na te nasze leżaki. Chociaż za bardzo na nich się nie da leżeć, tak sobie teraz to uświadomiłem. Ale nieważne. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę, no i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, może znowu ze szkoły. Dzisiaj z nami był nauczyciel Lokar, który uczył geografii. Pozdrawiam. Tak. Trzymajcie się. Również pozdrawiam. Do jutra, na razie. Pa.